Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Horizon Forbidden West, gdzie dziś zamkniemy kilka spraw, nad którymi pracowaliśmy od kilku live'ów, jak chociażby wybór najlepszego pancerza, no bo odwiedziliśmy cztery ekipy, każda ma coś do zaproponowania, chociaż każda wygląda tak samo, zobaczymy co z tego wyszło. A, muszę powiedzieć, tu są same dobre rzeczy. Każda posiada świetne części, ale ogólnie żadna z nich nie krzyczy, jestem najlepsza, wiecie? Ale nie martwcie się, może wykorzystam swoje znajomości i sprzedam te zbroje. A co z nagrodą? Nikt nie przyniósł tego, o co poprosiłem. Więc zatrzymam ją, no i działamy dalej. Co? Chyba sobie żartujesz. To nie do przyjęcia! Po tej całej robocie... Nie tak prędko, Kerów. Każda zbroja ma świetne części. Więc może połącz je ze sobą. Nie myli się. To byłaby świetna ochrona przed zakazanym zachodem. Kreatywne i kolektywne działanie. Zgadzam się! A skoro wszyscy się do niego przyłożyli, wszyscy powinni otrzymać okruchy. No dobra. No to róbcie zbroję, dajcie mi ją, a ja zabiorę ją na wschód. I dać ci odejść z naszym najlepszym dziełem? Nie. Weźmie ją zbawczyni Południka. Gruntownie przetestuję. Najlepsza zbroja na całym zachodzie. Testowana przez samą zbawczynię Południka. To nakręci sprzedaż. No dobrze. W takim razie wchodzę w to, ludzie. Idę załatwić sprawę z partnerami w interesach. Bez numerów. Poczekaj. Zaraz będzie. Ta zbroja będzie godna największej łowczyni na zakazanym zachodzie. Dzięki. Więc, co teraz? Ten nasz mały obóz na pustyni jakoś tak mi się spodobał. Chętnie tam jeszcze pobędę. Ciągle jeszcze wiele można tu znaleźć. Chyba wszyscy zostajemy na zachodzie. W takim razie do zobaczenia. Jeszcze raz dzięki za zbroję. Doskonała robota. Użyć części behemota w zbroi. No. Nigdy bym nie pomyślała. Świetnie pasują do części walcoboka. Nie do wiary, że to upolowałaś. Legendarna? Znaczy, no nie dziwię się, liczyłem na to, że legendarna, ale jak to wygląda? Kurczę, i co? Całkiem niezła, jeżeli chodzi o statystyki. Potężny atak, ładowanie rezonatora, obrażenia rezonatora, mistrzowski przepływ odwagi, wybuch rezonatora i czas na ładowania. Świetna zbroja, jeżeli wybierać się na przykład na arenę walk. Większość aren zaliczyliśmy, ale mamy jeszcze jedną arenę gdzieś po drodze. Możemy trochę pobiegać w tej zbroi, bo przyznam, że jest całkiem obiecująca. A my tak kończąc kolejne tematy, mieliśmy skoczyć do arena. Macie ognisko może gdzieś pożyczyć? Co wam tutaj leży? Okej, kocok, grzbiet może być. No całkiem fajna zbroja. Jeszcze jakby ją dobrze odmalować, to może by... A, to nasz. A, rozumiem. No tak, on sobie czasem wykopuje z ziemi różne rzeczy. Jakby ją dobrze odmalować, to może by była całkiem fajna. Chociaż wydaje mi się, że ta nasza aktualna mimo wszystko była lepsza. Nie mówiąc już o tym, że dorobiła się fajnego malowania. Ale idziemy na zimę, chwilę w tym pobiegajmy, pogadajmy. Kolejne zakończenie misji, prawdopodobnie, no synowie Prometeusza, ale prawdopodobnie kryje się u Erenda. Mieliśmy o czymś z nim pogadać, a jest nawet pomów z Erendem. Nie wiem, czy to akurat synowie Pójdę Prometeusza. Pójdę do siebie i sprawdzę fokus z obozu buntowników. Napiłbym Pomówimy się. Niebawem. Erend, pomówimy? Oto i ona. Słyszałem, że się dobrze bawiłaś w Tebach. Szaleńcy, lawa. Świetnie było. Zapamiętam to przy następnej podróży.
Przynajmniej mam wszystko do schwytania Hefajstosa. Więc dobrze, że się przygotowałem. No, to najpierw pogadajmy. Rozmawiałeś już z Alwą? Gdy nie pochłania archiwów, jak roztrzepany dzieciak swoje pierwsze piwo. Szybko opanowała ten nowy fokus, nie ma co. W sumie trochę jej zazdroszczę. Ale rozumiecie się. Łapię. Twoje ramię. Trochę mnie boli. Nawet mocno. Co zrobiłeś? Chciałem siłować się z Kotalo. To chyba nie był najlepszy pomysł. Byłem tylko ciekaw, czy jego nowe ramię jest tak silne, jak wygląda. Okazało się, że jest. Jesteś zmęczony. Ha! Zawsze walisz prosto z mostu. Po prostu dbam o to, by przygotować wszystko, co się da na tę twoją misję. Nie chciałbym zawalić, jak zwykle. Poradzisz sobie, Erend. Wiem już więcej o synach Prometeusza. Posiadają własną bazę. Nazywają ją Pierwszą Kuźnią. Trzeba ją znaleźć. Pierwsza Kuźnia? Jasne, wiem, gdzie to jest. Znalazłeś kogoś? Agenta synów Prometeusza? Tak. Gość udawał kopacza, ale mój fokus i tak go namierzył. Jak mnie ujrzał, zaczął wiać. Gdy go dogoniłem, próbował zniszczyć fokus. Ale tam wciąż były dane. Trochę miejsc i jakichś współrzędnych. Jedno z nich nazywało się Pierwsza Kuźnia. Do dzisiaj nie wiedziałem, co to jest. Dobra robota. Znasz mnie. Spec od techniki. Wyślij mi te współrzędne. Chwila, czekaj, Aloy. Tym razem idę z tobą. Asera to ostatni żyjący członek bandy, która zabiła Ersę. Muszę patrzeć, jak umiera. Pewnie. Wyślij namiary, dam znać, jak będę w pobliżu. No dobra. Czyli to tu się kryła misja naszego przyjaciela. Jeszcze możemy pogadać, czy też to samo? Posłuchaj mnie. Silence jest powiązany z synami Prometeusza. To właśnie on nauczył ich dominowania maszyn. Dlaczego mnie to nie dziwi? To pewnie część jakiegoś wielkiego planu. Przynajmniej potrafimy je niszczyć. No jasne. Powinnam się zbierać. Gdy tylko uznasz, że ruszamy do tych kotłów. To was uprzedzę. Ruszamy do tych kotłów. No, są inni towarzysze, którzy pewnie chcieliby... O, to coś jest dla... i to na jakim poziomie te pułapeczki? No, bierz wszystko. A to wejdźmy na chwilę do naszego pokoju. Podłączenie ogniw na dole musiało uruchomić te hologramy. Które hologramy to uruchomiło? Co nas ominęło? A tutaj coś to uruchomiło? Może. A może tu w środku się naprawiło to, co zepsuliśmy w międzyczasie. Nieistotne. Biegać po bazie i rozmawiać z innymi jeszcze tu będziemy. Bo no... Czeka nas kilka rzeczy do załatwienia. Co to jest? Ty czekaj, ja nie chciałem jeszcze tutaj wbijać. No dobra. Fokus synów Prometeusza jest zaszyfrowany, ale złamanie zabezpieczeń to kwestia czasu. Proszę, gotowe. Aloy, zdaje mi się, że weszłaś w posiadanie cudzej własności. O, nie jesteś zaskoczony? Po tym, jak chciałeś sprzedać mnie Zenitom w laboratorium Hadesa? Ani trochę. Gdy usłyszałem, że jedna łowczyni napada obozy Regalii, zrozumiałem, że uciekłaś. Nigdy nie byłaś nazbyt subtelna. Radzę ci od teraz trzymać się z daleka od buntowników. Bo mieszasz się w coś, czego nie rozumiesz. Rozumiem jedno, Silence. Że dałeś możliwość dominacji maszyn niebezpiecznym typom. I rozkręciłeś wojnę domową. Znowu. Muszę coś z tym zrobić. Jak chcesz. Rób wszystko po omacku, jak zwykle. Opóźniasz jedynie to, co nieuniknione. Ale cię ostrzegę. Synowie Prometeusza są wytrwali i chcą twojej głowy. Póki co nic nie mogę z tym zrobić. O, jak się boję. Co ja zrobię bez twojej ochrony? Powinnaś się obawiać, Aloy. Bardziej niż myślisz. Mam lepsze rzeczy do roboty niż cię edukować. Życzę powodzenia w błądzeniu we mgle ignorancji. Au! Któregoś dnia zamknę tę jego arogancką gębę. Permanentnie. Ale najpierw muszę się dowiedzieć, dlaczego robi to, co robi.
Ja tu widzę szansę na związek między Aloy a Silencem. Dogadaliby się. Ale to nawet dobrze, że tutaj wbiliśmy, bo odbyliśmy chwilę rozmowy. No może szkoda. Ciekawe, czy coś by się zmieniło, jakbyśmy wpadli tutaj po tej bazie, jakbyśmy później rozwalili. Ale szukałem stołu. Tam jest stół. Warsztacik. Bo może uda się ulepszyć nasz strój, a jak nie, no to przebierzemy się na moment w tam poprzedni. O właśnie, teraz no nie. Tego nie ulepszymy, metalowy kieł, bo to jest wszystko fajne do walki w zwarciu, ale nasz drugi strój jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o walkę przy użyciu łuku, tak? Regeneracja skupienia, cichy strzał i tak dalej, więc no, na taką akcję, jaka szykuje nam się tutaj teraz, to wydaje mi się, że tamten zestaw będzie zdecydowanie lepszy. No i dorobiliśmy się nowej huk procy. Może ją przetestujemy, taka naprawdę... Naprawdę drastyczna, więc mam nadzieję, że zadziała fajnie. Więc ekwipunek, strój, wracaj. No szczególnie, że ten udało się nam wymalować fajnie. Nie ukrywam, że w tym malowaniu on podoba mi się naprawdę nieźle tak. Dobrze leży. Dobra, ale teraz, nieistotne te stroje, nie stroje. My musimy wrócić do bazy. Oszalałaś. Lecimy załatwić misję w pierwszej kuźni. No właśnie. Widzimy się na miejscu? Gdzie jest na miejscu? Łopieruny! Łopieruny! Faktycznie tu była cały czas jakaś baza. A my nie mamy żadnego ogniska. Dużo bliżej. Max to z tego będzie. Hej, Herend. Jestem blisko bazy Asery. Dołączysz? Już ruszam. No. To gotowa zająć się paroma niemiłymi oseramami? Najpierw trzeba tam jakoś wejść. Nie wejdziemy niezauważeni. Zobacz. Macie bardzo podobne zbroje. Tak? O tak. Ekipa, ciężka praca. A ty kto? Jam jest ten, co pojmał Norę, której szuka Asera. A kto inny? Pierwszy raz cię widzimy. Nieźle poszło. Musimy tak częściej. Chodź. Miło, że zna się na tej robocie. To mamy tu kogoś Musimy jeszcze? Musimy znaleźć Aserę i zlikwidować to miejsce. Nie będzie łatwo unikać jej ludzi, ale jestem gotowy. Po prostu nie wychylaj się i idź za mną. Robi się. Jesteś gotowy unikać, czy gotowy nie unikać? I spotkać się z nimi na polu bitki. Bez popitki. O, a nie, to jest słupek. Dobrze, pójdzie, to zabawimy się w snajpera. Widzę. Muszę być czujny. Nie chcę zawieść mojego oddziału. Musisz zawieść twój oddział. Na tamten świat. Run. Tam do lichy. Ej, ale bez alarmów, ludzie. Bez alarmów. Że łatwiej stojących ustrzelić. Tam już ma... To nie jest z przytupem, kolego. Obrażasz nas. Ej, koleżanko, czy kto tam... Czy my jesteśmy w stanie tam wcisnąć tę strzałę? Ha! Pewnie, że jesteśmy w stanie. Jak ci się przytup podoba? Tam możemy coś zrzucić na człowieka. To są kolejne dwie osoby, ale niczego tu nie zrzucimy. Żadnych pułapek. Starta beczek. Do wysadzenia. No dobra, ale może... Oj! Co to nas widzisz? A nie, chyba trupa widział. To wie, weź tam, Edmund, Edward, coś tam. Erend! Wiesz, co trzeba z nim zrobić. Erend? No, cześć. Ktoś zgubił hełm. No, o to chodziło. Podstępna. Chyba nikt nas nie usłyszał. Musimy iść dalej. O to też chodziło. Ale jak tutaj barwnie, jakby podnieść te rzeczy, zabrać. Oj, ktoś
Jakby nas widział? Bardzo dobrze, jeżeli tu przyjdzie, to nawet lepiej dla nas. Ktoś biegnie. Jeszcze lepiej. Erend? Nie zbliżaj się. Bo będziemy żałować, że cię zabraliśmy na tę zabawę. Ale co to jest? To jest... Ja bym chętnie to sobie podniósł. Czyli to jest gratis. A wygląda, jakby to był gratis dla nas. To sobie to tak... Teraz nie może tego użyć. No. Mamy dużo. Sakwa pełna takich rzeczy. No dobra, ale jak oni sobie tam ładnie stoją, ktoś tam w ogóle jest... Starczą. No niestety, tu chyba ma też na głowie hełm. I raczej nie zrobimy tego po cichu. Już. Nic nie łapią. A to jeszcze nie koniec. Nie mają czasu na łapanie. Ale tam są dwie osoby. Trzy. No nie oznaczymy wszystkich, tak byśmy tutaj chcieli. Nic nie ma. I tam ktoś jeszcze jest. Jakby te trzy osoby podleciały tutaj. Byłoby wygodniej, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Tam, no niestety w hełmie i to dość daleko. Z tej ekipy chętnie by kogoś jeszcze wyciągnął. Na parę strzałów. O, czyżby nas widzieli? A nie, robota cudzoziemki, czyli... Chyba kogoś załatwiliśmy. No, to nie było najlepsze, ale... Oj, ktoś z pistoletem biega. Znaczy z pistoletem, z ciężkim działem. No tu nie będzie łatwo gościa na tym dystansie, no właśnie, utrafić. Tak, żeby mu przeciąć ścieżkę. Staramy się. Może teraz, tak. Zróbmy powtórkę z tamtym. Sierent widział, z jaką snajperką tutaj wbiłeś na akcję. Wszyscy tak nerwowo najpierw w ziemię, a później... Ajajaj, no i tu już... Ja też cię mam. To nie piwo, ale nie załatwmy ich! Wszyscy się załatwcie, tak. O, jak ona za tą barierką tam bezpiecznie stoi, ale tutaj mamy ekipę czterech ludzi. Warto by było mieć nad nimi kontrolę, gdzie oni są. Czekaj. Dzięki. Gdzie oni są, bo może przebiegną nam pod te. Prosto pod pułapkę, to by było coś. Ale nie chcą wlecieć do nas, łobuzy. No nawet tu dobrze, to jest dużo trawy. Możemy się w trawie schować przed nimi. I oznaczyć kolejnych. No mamy oczywiście niewidzialność, więc... Znaczy niewidzialność. O, tak, kurczę. Gdzieś tu są. Może pójdą na kamienia. Daj kamienia. Są kamienie tutaj. Gdzie oni by musieli stanąć? Gdzieś pod tymi beczkami chyba. Macie ich znaleźć. Spokojnie. Co? Tylko stąd nie mamy jak tego ustrzelić. Kurczę, że nie widziałem, że oni jednak tu idą. Chcecie stawiać się straży? Spokój. Jeszcze raz kamień. Jeśli się wymknie, wróci tu, żeby poderwać wam gardło. Jak mam się skupić na szukaniu, skoro ciągle panikujesz? A, kolega tu chodzi. Nawet dobrze wyszło w sumie, że nie zaatakowaliśmy. Może go tu ściągniemy? Krzaku jeszcze. Najważniejsza osoba dziabnięta. O, złotko. Dobra, jest chyba w pobliżu. Aha, to tam było. Daj z siebie wszystko. Może by ci dają sztaba złota. Czempionek. No dobra, jak dobrze ich obejdziemy, to jesteśmy w stanie tego gościa z giwerą tam ściągnąć chyba. Odchodzą. Najlepsze, że stracili kogoś. Patrzcie, czy nie próbują nas podejść. Wcale nikt nie próbuje was podejść, bez obaw. A masz nie zguło. Nie zguło, a masz nie zguło. Najlepsze, że oddali nam ciężką broń. I moglibyśmy zrobić z niej tutaj użytek za moment, ale... Kurczę, nie wiem, czy ma coś na głowie, czy nie. Nie. Dostaliśmy odpowiedź. Od ręki.
A chyba jest ktoś opancerzony niestety. Oj tak, oj dość mocno opancerzony i z dość mocnym młotem. Ale co my tu mamy? Wyrzutnia bomb plazmowych. Ach, to tak działa. No dobra, róbmy zamieszanie. Jak zejdą do nas, to tylko lepiej. A, oj, oj. Widzę, że... To pomoże, oby. No te bomby plazmowe chyba mnie zawiodły trochę. Jak się nauczyłem w końcu z nich korzystać, to już po zabawie było. Masz tu bombę nieplazmową. Ale może ze zwykłej bomby jak oberwie, to... A, pięknie. Znaczy jak tego wielkiego załatwimy, to już reszta będzie do obicia. Jakby nie patrzeć na różne bronie ciężkie, to ta chyba jedna ze słabszych. Zaraz za wyrzutnią dysków. O kurczę, tam mieliśmy snajpera u góry jeszcze. Może lepiej się nim zająć w pierwszej kolejności, nim się on z nami zainteresuje. Idealnie. Jak ci się podoba to show? Krew szybciej w żyłach krąży, co? Co nam rzucasz? O, szczep ognisty. O, gratis? To takie gratisy to my lubimy. Chociaż o, szczep ognisty, tak mało tych rzuciłeś tutaj. Jak na to, co jest nam potrzebne. Wszystkich tutaj... ty się z nią bawisz? A więc twarzą w twarz. Może w twarzą w twarz, dobrze było, tylko... Załatw! Jednego wroga mniej! Żeby nie było, że tylko tutaj strzała i strzała. Chociaż najłatwiej, najszybciej jest, wydaje mi się. Mimo, że nie ma to takiej prędkości, ale nie musimy latać po całej bazie, tak? Został tylko jeden. Zostawiamy go tobie. No to chyba jakiś naprawdę wysoki poziom miał być, patrząc na to, że same złotko nam tu wypada. Hej, patrz na to! Idiota spotyka młota! O! Młota! No dobra, jakbyśmy go jakoś tu z ukrycia złapali. Mamy ten strój, tylko że jak go teraz odpalimy... Po robocie. Szkoda na jednego odpalać taki strój. A z drugiej strony, jak się nam odwróci, nas zobaczy. Wykaraska mi się z tego. Trochę gorzej będzie. Szybciej. Tuszować się potrafisz? Tuszować. Tuszą! Ajajaj, tak by się chciało podbiec czasem. Tak niewiele brakuje, żeby dziabnąć go. Udało się! Ha! To już chyba wszyscy. Co, tak bez złota? Sprawdźmy, co jest z tyłu. No właśnie, bo może na Aserę sobie zachowamy, chociaż na nią by może warto było odpalić te krytyki. Kurcz, tyle opcji. Co to było? Brzmiało jak potykacz. Ostrożnie, Aloy. Asera uwielbia swoje pułapki. A ty wciąż lubisz brzmienie własnego głosu, Erend. Asera. Miałam nadzieję, że tutaj dotrzesz, Nora. Gdyby moi ludzie byli tacy jak ty, w zasadzie już całe wieki temu wybiłabym karcza do nogi. Jaka szkoda, że muszę cię zabić. Dość gierek, Asero. Ciebie już nie tak szkoda, nie zguło. Do zobaczenia. O, nie tak szybko. Zniszczyła most. Musimy się przedostać. Dopóki nie goni nas żadna długa kula, to nie widzę w tym problemu. A, to chyba jest sama Asera, że nie możemy jej tutaj zabić. Coś się świeci tu po tej stronie. Potrafisz pływać, Erend? Aloy, tutaj jest przeciąg. Musi być jakaś inna droga. Szkoda, że nie można się tam dostać. Poczekaj chwilę. Chcesz to wysadzić? Chyba się myliłam. Czasem bywam użyteczny. No dobrze. Uwaga na nogi! Wszystko dobrze? Będzie, jak złapiemy Aserę. Idziemy. Czy my możemy na dystans te pułapki brać? Na przykład strzelić...
Niech. Prowadzi nas w kolejną pułapkę. Nie mamy wyboru. I co teraz mamy niby zrobić? Zajmę się tym. Wpadłem na to. No weź. Uważaj na pułapki. Zauważyliśmy. Może zabierzemy sobie kilka. No, my ze swoich zrezygnowaliśmy, potykacze. Niestety. Dziękuję za okruchy i skrzak. Na nią to chyba włócznia byłaby lepsza. Oszczepy. Wygląda jak miejsce, w którym powinniśmy się przygotować na coś. Co my tu mamy? No, stół warsztatowy pozwoliłby nam wytworzyć amunicję, ale tej nam chyba specjalnie nie brakuje. Co by tu nie brać, będzie dobrze. Dziwne miejsce, jak przed walką z bossem, ale... Okej, weź jeszcze uzupełnij sobie tylko zapasy. Chyba nie mamy utraconego życia, nie, pełne zdrowie. Liny z plazmą są. Dzida laserowa jest. No to zobaczmy. Aserka? Nie możemy się chyba przed nią schować. A może możemy? Wciąż nie wiem. W ogóle jak dziwnie nam przełączyło tę scenę. Dogoni Asera? Gdzie ty jesteś, Asera? Moment. To... Wyszliśmy z jaskini, żeby... wracać? Okej, okay, powtórzmy tę akcję. Coś wam się nie śpieszyło. Nie pozwolę ci dokończyć dzieła Derwala, Aser. To już koniec. Zabawne. Miałam właśnie powiedzieć to samo. Brać ich. No to do roboty. Chyże szponki, cześć. Ale to może w takim razie przełączmy naszą moc rzeczywiście na krytyki. Premia do obrażeń krytycznych. Wydaje mi się, że to może być niezłe. A na pewno lepsze niż ukrywanie się w takim momencie. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cyk! No i pogadamy inaczej. Paskudy. Moglibyśmy spróbować też... A w sumie nie, one szybciej padają od tego, to nawet nie musimy nic spróbować. To już padnie zaraz. Dajemy radę. Asera, gdzie jesteś? No. Gdzie ona jest? Tam siedzi gdzieś. No to jak Gidon no dostanie. Oprócz tego jakby jej zafundować kulę. Ło kurczę, nie no, przyznam, że te krytyki wjeżdżają tutaj. Oj, to trochę za słabo. Krytyki wjeżdżają całkiem nieźle, ale możemy spróbować jeszcze jej zafundować. Strzał, nie wiem co to było. Wow, no to ciekawe. Prawie do nas przyleciała. Czekaj, czekaj, musimy do Aserki podlecieć. Nie no, to przyznam, że mocna krytyki. Nie wiem, czy po prostu ona była już tak słaba w stosunku do nas, czy te krytyki jednak przemnożyły te punkty obrażeń. No i w sumie nie miała wiele do powiedzenia. Aserka, Aserka, widziałaś? Poznała nasze nowe sztuczki. Palce mi sztywnieją od mrozu. Łuk! Plaga słońca i to... tylko, że to może być ognisty, ale co my mamy? Łuk myśliwski, moment, jaki to jest, żeby to nie był tylko ten szybki łuk. To nie jest szybki łuk, to jest łuk myśliwski. A nasz myśliwski? Tylko jak na złość, to jest ten myśliwski ze samymi statusami, a bez żadnych takich strzał normalnych, ale może i dobrze. W sumie to może być całkiem niezły łuk. Moglibyśmy truć, mrozić i palić, czyli można by było zrezygnować z tych kulek może. Mielibyśmy trucie z wodę. Albo oszczep. No do przemyślenia. No tu jest fajna strzała, bo jakikolwiek zwierzak czy cokolwiek, no to mamy świetne polowanie. Tam tracimy to, ale i tak częściej korzystam z tego wybornego łuku, więc... I żyjesz? Co ty? Wstawaj! Ej! Ej, Edmund! Kolego! Przecież ona nawet nie strzeliła do nas raz.
Pomów z Erendem. Erend! No nie będziemy tego powtarzać. Wstawaj, Erend! Tato! Tato! Dobra, dajmy mu chwilę, bo może to tam zjazd ma po braku alkoholu albo coś. No chyba wstanie zaraz. List do umarłego. Książka, znaki, zatłuszczone szkice. Jeden wpis oznaczono zakładką. Ciekawe, co byś teraz powiedział, ojcze. Armia Tenaktów pod moimi rozkazami. Maszyny słuchające każdego mojego rozkazu. Bez silnikardża, niezdolni uniknąć swojej nieuchronnej zagłady z mojej ręki. Zostałam druciarką wbrew twojej woli. Kiedy Derwal mnie powstrzymywał, moje umiejętności rosły mimo jego małostkowej zazdrości. I niezależnie od motywów Silensa, bo niech to mnie... musi jakiś mieć, dokonam zemsty na karcia. Przewyższyłam wszystkich mężczyzn, jacy kiedykolwiek stanęli mi na drodze, a każdy z nich miał twoją twarz, ojcze. Kiedy zatem południk zapłonie, nie zapłonie dlatego, by cię pomścić. Zapłonie, by spalić cię na popiół, tak resztę moich wrogów. O. Ty wstałeś już? Muszę dobrze poszybować. Chyba zgodnie z lore. Musimy wziąć starego na plecy. Wstawaj i nie gadaj. Czemu to nie wybuchło? Ej, Erend? No dobra. Ojciec wstał już. Wystarczyło wziąć autozapis. Trzymasz się? Krwawe łowy, śmierć siostry, mała armia Asery. To się nigdy nie skończy. Jak ból po stracie. Oby to był naprawdę koniec. Oby. Dobrze poszło. Naprawdę. Bez ciebie by się nie udało. No, dobrze, że mogłem pomóc. Chociaż raz. To wracamy? Idź przodem. Chcę się jeszcze rozejrzeć. Sprawdzić, czy Asera nie zostawiła nic więcej. Dobra, to do zobaczyska. Niech to miech, napiłbym się. Ty już dzisiaj nie chlejesz, Erend. Ty już dzisiaj nie chlejesz. No dobrze, czyli załatwiliśmy w tym krótkim spotkaniu legendarną zbroję, legendarny łuk, coś, na co potrzebowaliśmy naprawdę długich godzin, a to proszę, jeden odcinek i dwie legendy. A my jesteśmy trzecią. A tymczasem, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.